Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Po dłuższej nieobecności odwiedziliśmy kolegę Maćka Wudzika w Kosakowie na wspólnym gołębniku. Tutaj kolega Maciek w tym czasie, kiedy nas nie było, dokonał szeregu istotnych zmian na tej posesji. Zobaczmy, w zeszłym roku tam, z takiej spod tej małej budki, tam gdzie to jest napisy Lubisan, namiocik, tam obserwowaliśmy loty, a dzisiaj tutaj kolega Maciek, tutaj zobaczmy, gdzie były koiec dla psów. Ja tak odejdę, żeby lepiej było widać. Ma przygotowane całe miejsce tutaj z fotelami, z siedzeniami, gdzie będziemy... Jeszcze zadaszone. Żebyśmy mogli, no i oczywiście pewnie jakieś na zimę, jak będziemy loty zimowe, że ogrzewanie, żeby było jakieś, nie? Żeby się nie tylko grzać, że tak powiem, alkoholami. Żartuję, ale tak poważnie, popatrzmy, stąd będzie bardzo ładny widok na gołębniki. Te gołębniki już są wszystkie zasiedlone, tu jest ponad 460 gołębi, tu dokładnie przed chwilą jeszcze chyba koledzy, jacyś 2 czy 3 gołębie, z wami chyba wymiany przynosili. Także mamy tutaj to, zobaczmy, a tutaj ten gołębnik, który miałeś wcześniej, to był ten lotowa, z niego lotujesz teraz, tak? Znaczy to jest, ja go nie miałem wcześniej, to jest gołębnik. Nie, który... też postawiony, ale już go pokazywaliśmy kiedyś na filmie. No. Tutaj masz teraz gołębie, którym lotujesz, nie masz ich za dużo, bo chyba mówisz 23, tak? Na spisie miałem 25 gołębi wszystkich i nimi praktycznie lotuję 23. Gołębie są po 5 lotach, dwa zginęły. No co, lecą, mówię, no pierwsze dwa loty to były loty, no takie mówię, no dla nich... No jeszcze nie, po pierwsze nie rozlatane, bo tydzień tylko przed pierwszym lotem latały. Na drugim locie praktycznie szły z dwudniowej papki. No ale jakieś te serie połapałem. Już trzeci lot bardzo fajnie, bo tam praktycznie najlepszą skuteczność w oddziele w tej chwili mam z siadających gołębi, czyli procentowo najlepsza skuteczność jest 47%. Koszowanych gołębi w konkursie. Pozycja dopiero jest 11, no ale no mówię, dwa ostatnie loty, jedna czwarta drużyna, czwarta, teraz była druga drużyna, mówię, przy 23 gołębiach tylko koszowanych. Tutaj, przepraszam, bo patrzę, masz tutaj gołębie, które zostawiłeś z tego lata, czyli te gołębie wiem, że poszły na lot, wczoraj mieliście koszowanie, tak? Tak, wczoraj 17 gołębi zakoszowałem. Macie 500 teraz w oddziale. 560 km, Lunenburg, ma być trochę ciężko, roczne samczyki zostawiłem w domu. To tyle, jeżeli chodzi o te loty gołębiami starymi, ale popatrzmy teraz, podejdźmy może tam bliżej, zobaczmy, są te gołębie, te młode, które są przyjęte w ramach wspólnego gołębnika tutaj na Kosakowie. Znaczy od wtorku prawdopodobnie... One sobie latają, widzę część już, tak? Znaczy, one wszystkie latają, tylko że dzisiaj nie puszczałem, bo mieliśmy podłączać te systemy, ale dopiero to zrobimy we wtorek, wtedy statystyki uruchomimy, to będzie widoczne, których gołębi nie ma. Na pewno nie ma 14 bodajże gołębi. 10, które prędzej zgłosiłem przy szczepieniu, które wyłapaliśmy, że ich nie ma i niestety 4 gołębie musiałem usunąć. Z przyczyn zdrowotnych myślę, że ta szczepionka jeszcze spowodowała, że one po prostu nie wytrzymały. Dobrze, popatrzmy jeszcze, choć przejdziemy, tutaj będzie lepiej wyglądać, bo tutaj troszeczkę w cieniu jesteśmy. O, przepraszam. Jest troszeczkę gołębi, mówię, w tym roku słabszych. Dużo hodowców przysłało gołębie niezaszczepione. To wszystko się odbija, bo mówię, no to są takie, mówię, to dwóch, trzech hodowców praktycznie te gołębie są usunięte głównie, albo coś z tym gołębiom jest. A tak poza tym jest wszystko bardzo fajnie. Wejdziemy do środka pokazać, jak to wygląda? Gołąbki sobie leżą, odpoczywają. Tu mówię, tu akurat wkładaliśmy dzisiaj w loty. No tak, już chciał zabić, kurde. Zauważyłem już. No. O. Tu są te czarne, taki masz jakiegoś, widzę, szpaki. Akurat to jest dzika, taki znaczny. Wygląda tak, jak wygląda. Wczoraj upalny dzień, strasznie upalny dzień. Troszeczkę aż się przeraziłem, bo trochę było... Trochę luźniejszy kał był po wczorajszym dniu, ale to spowodowane temperaturą, to po prostu było w granicach 40 stopni w słońcu. A tu są chyba te gołębie, które ostatnie przyjmowałeś, tak? Tak. Czy nie? Czy nie rozdzieliłeś? Tu były ostatnie, ale teraz już je puściłem. Ale tu razem są właśnie, tak, widzę. Tu są ostatnie. Widzimy takie, to są gołębie, które tu przychodziły w ostatnich dniach. Tak. No tutaj niedługo już będziemy mogli zobaczyć, jak te gołębie, taką statystykę, jaka jest ich obecności. Wiadomo, że przy tej ilości to zawsze tam w ciągu dnia na oblotach tu zginie jakiś, to się zdarzy, zobaczymy. Nie ma już, dzisiaj ostatnie przyjmowania były, mówię, chciałbym za 3-4 tygodnie zrobić pierwszy trening. Będziemy obserwować na pewno, popatrzmy.
O, i tak tutaj będzie. To miejsce, które nowe powstało, tam będziemy stamtąd oglądać. Nic tam nie będzie tutaj zakłócało, tam pieski są z tyłu, widzę, a tutaj mamy budkę tą, w której wtedy wcześniej, w zeszłym roku, tutaj wspólnie obserwowaliśmy. Zobaczmy, tutaj chodzi oczywiście system cały czas. Kolega tutaj przyporządkowywał. Musimy go tylko rozbudować o tą kolejny wlot, ale to już niedługo. Kamerę też dzisiaj uruchomiliśmy. Przestań. Nie tłumacz się, tu kamerę uruchomiliśmy, żeby też jak podobnie w latach poprzednich właśnie wysyłać ten obraz z głębnika, co tu się dzieje. Są stosowane w tym roku troszeczkę preparaty dwóch firm z Centrum Zdrowia Gołębia jak zwykle i troszeczkę testuję preparaty Prime. Andrzej Głaźnik się nie boi swoich preparatów. Tu widzimy z Centrum Zdrowia Gołębi mamy Omega, czyli WET, olej na loty. To jest hydro, tylko to są w butelkach takich nie do sprzedaży. Nie handlowych, tylko właśnie te takie do testowania. Tu zobaczmy, karmę masz, widzę Prime i Goldwingsa też. W tym roku gołębie lecą głównie będą leciały, głównie na Prime i na Goldwings. Miałeś też palomę, widziałem wcześniej. Paloma jest po prostu dodana troszeczkę do tych karm. No jest to karma za droga, czyli mówię, w tej chwili głównie bazuje na dwóch tych karmach, na dwóch tych firmach. I tak samo moje gołębie też lecą w tym roku lotowe i sobie bardzo dobrze radzą, głównie też na tych dwóch firmach. Dobrze. We wtorek, kiedy będziemy tutaj podłączać całkowicie system, czyli antenę tą ostatnią systemu, to sobie jeszcze z Maćkiem porozmawiamy o tym locie, który teraz ma, jak mu poszły, bo wiemy, że te loty ostatnio były trudne, były oddziały, że naprawdę tragiczne, wręcz u Was w oddziale chyba tak nie było. Miejmy nadzieję, że jutro, kiedy do Maćka zadzwonię, się dowiem, to będzie dobrze. Znaczy ja mówię, to jest tak, że jako prezes oddziału latamy w tym roku z oddziałem Puck. Ty jako prezes latasz? Nie, nie rozumiem. Ty jesteś prezesem. Ja jestem prezesem i latamy z oddziałem Puck. Zmieniliśmy troszeczkę, się zmieniło całe, tutaj mówię, cała organizacja. Troszeczkę rejon się zmienił. Latamy z Puckiem, we dwóch prezesów i zarządy. Po prostu troszeczkę inaczej to rozegraliśmy. Nie leciliśmy na wariata. Po prostu gołębie trzeba rozlatać, nie piątym czy którymś lotem już lecieć. Długie loty, gołębie nie są rozlatane i tak niestety oddziały to mają. Myśmy sobie lecieli spokojnie, na razie jesteśmy praktycznie bez żadnych strat. Za szybko latają po prostu 500 oddziały i to się odbija później. Dobrze, o oddziale będziemy rozmawiać we wtorek, o tym locie. Maciek, wtedy będziemy widzieć te gołębie, miejmy nadzieję, które z lotu wrócą, ale jeszcze apelujemy do kolegów hodowców, którzy tutaj dali na wspólny gołębnik do Kosakowa gołębie. Bardzo prosimy, żeby pouzupełniali wszystkie braki dokumentacyjne. Chodzi nam głównie o rodowody, karty własności. To nie jest jedyny warunek uczestnictwa, ale rodowód musi być, gdyż później, tak jak koledzy wiecie, my te gołębie czy licytujemy, czy nawet chcecie zobaczyć, po czym to jest, no to po prostu ta dokumentacja jest niezbędna. Jeżeli tego nie będzie, to jest ciężko. My dzisiaj to zabieramy, co do tej pory dostaliśmy. My to oczywiście wprowadzimy wszystko na internet. Będzie można zobaczyć, ale zobaczmy. No i właśnie, to nie chodzi o to, że tam nam potrzeba to. Nie, to jest warunek po prostu tego, zgodny z regulaminem, że te rodowody muszą być, bo później jest bardzo łatwo te gołębie wystawić, statystykę jakąś im zrobić. No po prostu ten opis jest bardzo potrzebny. Także apelujemy do wszystkich, którzy przesłali tu gołębie, a nie uzupełnili tej dokumentacji o rodowody, ażeby to uczynili. Brakuje tego w tym dodatkowym typowaniu, bo tam w tym dodatkowym typowaniu ma być wszystko. Dokładnie, tak jak mieliśmy na lotach zimowych. Żeby ładnie był gołąb, jego zdjęcie, oko i rodowód, i to wtedy bardzo fajnie to wygląda wszystko. No nic, dziękujemy na razie. Kolegę odwiedzimy, słyszymy koguciki, te silki, które tutaj nam dzielnie teraz w zeszłym roku goniły. Że we wtorek przyjedziesz, to zrobimy. Tak, i te silki w zeszłym roku nam tutaj strzegły podwórka, teraz poszły w niewolę, widzę, są zamknięte. Nie, na razie, później będą puszczone, na razie tylko, żeby mogę po strasznie niszczyły trawy, ja tu trawę sieję, one co chwilę wszystko wytrapią. Dobrze, także dziękujemy, do zobaczenia, pozdrawiamy, dobry lot. Dobry.